naszym sanktuarium Kościele. Chcemy dzisiaj w szczególny sposób podziękować za największe dary, za chrzest Eucharystii. Kochane dzieci, jak dobry jest Pan Jezus. Od 2 lat albo od roku zaprasza Was na swoją świętą ucztę, bo jesteście Jego dzieci. Dzisiaj to dziecięstwo w szczególny sposób uświadamiamy sobie, słuchając słów świętego Pawła Apostoła. Podziękujmy Trójcy Uprzejmej Świętszej, którą dzisiaj czcimy, za te dary chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i Eucharystii. Będziemy modlić się w tej mszy świętej w następujących intencjach. Za dzieci, które obchodzą rocznicę pierwszej Komunii Świętej, na podziękowanie Matce Bożej, która o niej pokoju, za niesłychane działanie w Bydgoszczy w ciągu 40 lat, za czas przebudzenia i odrodzenia, za przemianę ludzkich serc, za uzdrowienie duchowe i fizyczne, za powołanie kapłańskie i zakonne i za tak wiele otrzymanych łask, które przemieniły nasze życie. Oraz intencja dziękczynnych, 10. rocznicę ślubu Moniki i Krzysztofa oraz 14. rocznicę ślubu Emilii i Piotra z prośbą o błogosławieństwo Jezusa Miłosiernego, opiekę Matki Pięknej Miłości i świętego Józefa. I dołączamy do tych intencji wszystkie nasze osobiste intencje, które mamy w swoich sercach. Najpierw przeprośmy za wszystko, co było złe w naszym życiu. Panie Jezu, Ty nas najwięcej kochasz, przebacz nam nasze grzechy i zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty uczyniłeś nas swoimi dziećmi, przepraszamy Cię za brak miłości, przebacz nam i zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, od roku i więcej pozwalasz nam zasiadać do świętej uczty. Przebacz nam niepobożny udział we mszy świętej i zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Sprawa myśli
wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną prawdę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych, potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
doskonale wiemy o Trójcy Najświętszej. I od razu powiem wam, że ani wy, ani dorośli, ani ja właściwie nic nie wiem. Bo Trójca Najświętsza jest wielką tajemnicą, którą próbowali zgłębić, poznać najwięksi święci. I byli bezradni wobec tej tajemnicy. Uciekali się do jakichś obrazów, porównań, ale one nigdy nie odradzą rzeczywistości. Jeśli dobrze słuchaliście dzisiejszego czytania, pierwszego czytania, to jest tam takie polecenie, które Mojżesz, którego figura tu jest przed nami, dał Izraelitom. A powiedział tak: poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. Po wszystkich cudach, których Izraelici doznali od wyjścia z niewoli egipskiej, mieli poznać, że tylko Bóg jest jedynym Panem. Bogowie wyznawani przez naród pogański to są tylko martwe terminy, martwe przedmioty. Tylko Bóg Izraela jest jedynym Panem, jedynym Bogiem. Tego Boga, a już w Trójcy osób objawił Jezus Chrystus. I dzisiaj my, jako najważniejsze zadanie życiowe, co mamy wyrażone przez Mojżesza? Poznaj i rozważ w sercu, kim jest Bóg. Poznawaj i rozważaj umysłem, sercem, kim jest Bóg. A czy my to czynimy? Czy wy, kochane dzieci, od swojej pierwszej komunii świętej zrobiliście postęp duchowy, intelektualny w poznaniu praw wiary, w poznaniu Pana Boga, chociażby tak proporcjonalny, jak wiedza czy wasz rozwój fizyczny w ciągu tych dwóch lat? Pamiętam tą pierwszą komunię świętą dwa lata temu. Jak niektórym z was nie mówi, tak się dzisiaj, niemalże panny na wydaniu, kawalerowie, gotowi nie tylko do pójścia do wojska, ale i do zamąż pójścia. Czy z tym rozwojem fizycznym, intelektualnym, idzie w parze nasz rozum duchowy? Czy ktoś z nas dzisiaj mógłby odpowiedzieć, nie w oparciu o jakieś książki, artykuły, katechizmy, tylko w oparciu o własne doświadczenie, o własne życie wiarą, kim jest Pan Bóg, kim jest Trójca Przenajświętsza? Kiedyś rozmawiano ze sobą studenci teologii, klerycy. Na studiach jest taki przedmiot teologia dogmatyczna i w ramach tego przedmiotu profesorowie omawiają traktat
co jest za tymi gwiazdami? Czy to już jest koniec? Czy jeszcze coś więcej? I w pewnym momencie dochodziłem do przekonania, że ja nie potrafię sobie na to wszystko odpowiedzieć. A skąd się to wzięło? To swoją Panu. A kim jest ten Bóg? I moja wiedza się kończyła. Ale wiedziałem, że Bóg jest twórcą, że świat stworzył dla człowieka, że jest potężny, wszechmocny, mądry. I to mi wystarczyło. Właśnie ten kleryk, który potem został księdzem, on poznawał od wczesnych lat, kim jest Bóg. On rozważał w swoim sercu dzieła, które wyszły z rąk Bożych. I to budowało jego wiarę. Może to właśnie wpłynęło na to, że wstąpił do seminarium, że zapragnął zostać kapłanem. Poznaj dzisiaj i rozważ w swoim sercu, kim jest Bóg, który ciebie stworzył, który uczynił cię swoim dzieckiem, który daje ci siebie w sakramencie Eucharystii. Nad tą prawdą zastanawiał się również słowa Boże kardynał Stefan Wyszyński. Teraz ta postać często jest nam ukazywana, jest nam przypominana, bo zbliżamy się do jego beatyfikacji, która będzie miała miejsce już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 12 września. Prymas Wyszyński to był wielki intelektualista, ale także człowiek wielkiego duchowego formatu. On żył wiarą w Pana Boga. A kiedy został uwięziony i przez ponad 3 lata przebywał w więzieniu, pozbawiony wolności, kontaktów z ludźmi, możliwości odprawiania mszy świętej w kościele, to wtedy jego wiara się umocniła i wiele prawd zrozumiał na nowo. Na kilka miesięcy przed opuszczeniem więzienia zapisał w swoich zapiskach więziennych w uroczystość Trójcy Najświętszej taką refleksję. 27 maja 1956 roku. Uroczystość Trójcy Świętej. W sercu Twej niezgłębionej istności Trójco Święta szuka poparcia dla moich nóg. Dopiero tam czuję się jak w gnieździe, z którego wyszło moje życie. Dopiero gdy tam wracam wiarą i miłością, czuję, jakbym wrócił do Ojca. Dopiero w obliczu Twoim, Trójco Święta, czuję pełnię mej wiary. Dopiero stąd przed Pana miłość wydaje mi się być najczystsza i bez przymierzchni tego, co może jeszcze jest zbyt ludzkie. Odczuwam głęboką potrzebę składania Ci hołdów Twojej troistej jedności, Twojej głębi, Twym mateczniku usta troistego. Dopiero gdy patrzę w Twoją głębię, uważam, że wielbię Cię dla Ciebie, że miłość moja jest bezinteresowna, że zapominam o sobie, o swoich małych sprawach i prośbach. Czuję wtedy dobrze, jak to wszystko, co moje, jest małe, jak nie warto myśleć o sobie, jak mało znaczy prośba, jak cała siła moja musi pójść na uwielbienie Ciebie. Gdy patrzę w Twe serce, istnienie i istotę, odczuwam pewnie w sobie Twoją obecność. Pragnę jej. Obcuję z Tobą pełen pokory i radości. Bądź uwielbiona Trójco, która jesteś we mnie. Moi drodzy, Mojżesz powiedział, poznawaj i rozważ w sercu. To czyli
finansach podkreśliłem sobie ten sam następujący. Zwróćcie na mnie uwagę. W obliczu Twoim Trójco Święta czuję pełnię mej wiary. Jeżeli my nie mamy kontaktu z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, to nasza wiara słabnie albo i zanika. Wyrazem naszej wiary, żywej wiary, jest kontakt z Panem Bogiem. Na modlitwie, na Eucharystii, na czytaniu Pisma Świętego. W obliczu Twoim Trójco Święta czuję pełnię mej wiary, żyję tą wiarą. Druga myśl. Gdy patrzę w Twoją głębię, uważam, że wielkim się dla Ciebie. Jeśli patruję się w Boga w Trójcy Świętej jedynego, to jestem znowu do uwielbiania Go. Uwielbianie Boga jest wyrazem najpiękniejszej cnoty, pokoju. Bo człowiek wtedy wie, że Bóg jest twórcą, a człowiek tylko stworzeniem. Że Bóg jest ojcem, człowiek tylko dzieckiem. Że Bóg dał obietnicę, a w człowieku mogą się one spełnić. Ale tylko wtedy, gdy człowiek spogląda w głębię istoty Boga, kiedy Boga poznaje, kiedy o Bogu rozważa. I trzecia myśl księdza Prymasa, chyba najbardziej praktyczna dla nas wszystkich. Cała siła moja musi pójść na uwielbienie Ciebie, Boże. Cała siła moja musi pójść na uwielbianie Boga. Zresztą przykazanie mówi, że będziesz Pana Boga i Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. A czy my, moi drodzy, uwielbiamy Pana Boga? I tu zrobię Wam, mamy na koniec sumienia. Jutro, ostatni dzień maja. Codziennie były nabożeństwa Chrzci Matki Bożej. Takie piękne nabożeństwa. Cała przyroda chwali Marii, którą się mamy mieli zwieść. A na tych nabożeństwach, poza białym tygodniem, was, dzieci, nie było. Nie przychodziłyście uwielbiać Pana Boga, aby oddawać cześć Matce Bożej, aby wypraszać potrzebne łaski na całe swoje życie. I dużo macie do zrobienia. Dużo macie do zrobienia w tym względzie. Będę się dzisiaj gorąco modlił o taką postawę was jako chrześcijan, jako dzieci Bożej, jaką dostrzegamy w tej wspaniałej gwiaździe, która na firmamencie polskiego nieba coraz bardziej staje się jasna. Czcigodny sługo Boże, Panie Panu błogosławionym kardynale Stefan Wyszyński. I ostatnie zdanie, ostatnia myśl już bardzo praktyczna. Na dzisiaj, na jutro, na każdy dzień. Ostatnie zdanie z wypowiedzi się do Prymasa. To jest modlitwa. Bądź uwielbiona Trójco, która jesteś we mnie. Zapamiętajcie te słowa. I powtarzajcie je często. A zwłaszcza dzisiaj. Bądź uwielbiona Trójco, która jesteś we mnie. Bądź uwielbiona Trójco, która jest
zapaloną świecę paschalną wyznamy naszą wiarę i odmówimy przyrzeczenia chrzcielne. Pytam każdego z was, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wierne przykazania boskie i kościelne? Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą próbą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Zanieśmy teraz do Pana Boga naszą modlitwę wspólną. Panie Jezu, który stajesz na naszej drodze kapłanów, błogosław papieżowi, biskupom i naszym księżom, aby trwale zakładali wszystkich miłością do Eucharystii. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie Jezu, błogosław naszej ojczyźnie Polsce i naszym rodzinom, abyśmy z każdym dniem coraz bardziej Ciebie kochali
oni waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący Syn. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tą ofiarę uczyń nas stałym nieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Nie oczekujemy Twego przyjścia.
Spomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, Bogu nam zostawią pokój momentalnym. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem do Pana.
rozłożeń gospodarczych na ten tydzień. Pierwsze, najważniejsze, czwartek, uroczystość Bożego Ciała. Po tej roku nie przeżywaliśmy tej uroczystości zewnętrznie, tej procesji. W tym roku jest to już możliwe, dlatego przygotujmy cztery ołtarze, takie z lat poprzednich, u Państwa Zofii Józefa Polenickich, przy budynku Radnej Poczty, przy domu Pani Anny Żyk, przy Kolibocie. Prawda, przy Kolibocie, to proszę, aby młodzież firmowana w tym roku zaangażowała się i ten ołtarz przygotowała. Dzieci komunijne i rocznicowe, proszę o udział w procesji, zwłaszcza dzieci komunijne, proszę ich przyjąć w stoliach komunijnych. Dziewczynki zapraszam do zebrania kwiatków, a innych do niesienia batachimu, chorób i feretronów, których tak wiele jest w naszym kościele. I chciałbym, żeby ta tegoroczna procesja była naszą wdzięcznością wobec Pana Boga za to, że nie odczuliśmy na sobie skutków trwającej epidemii koronawirusa. Druga informacja dotyczy prac, które zostały wykonane na terenie przy kościele i dalej trwają przy pomniku pamięci. Okazuje się, że tych prac się trochę zwiększyło wskutek dość poważnego uszkodzenia podstawy pomnika cokołu, dlatego to musimy wszystko zrobić, zanim położone zostaną płyty. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będą już wzięte powtórne wymiary i w czerwcu ten pomnik będzie zupełnie odnowiony. Bóg zapłać za ofiary na ten cel składane, biuletynie wymieniam rodziny, które przekazały te ofiary i proszę nadal, zwłaszcza proszę rodziny, które w miejscu pamiętnym są na pomniku. W tym tygodniu rozpoczniemy nowy miesiąc, miesiąc czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale też i miesiąc, który rozpoczyna się Dniem Dziecka. Dlatego chciałbym, żeby dzieci były obecne w swoim dniu na modlitwie za siebie wzajemnie. Po tej przyświętej powinno być nabożeństwo majowe, ale nie chcę przedłużać. Dlatego odmówimy tylko litanię do Matki Bożej. Ona jeszcze sama zrozumie. I będziemy prosili o błogosławieństwo dla dzieci rocznicowych, dla waszych rodziców, rodziców chrzestnych, dziadków, babć, tych wszystkich, których nosicie w sercach i w tych wszystkich intencjach, które przedstawiłyście Panu Jezusowi w listach komunijnych, które były pisane. Przypomnijcie sobie, co wtedy pisały, o co poprosił Pana Jezusa, czego pragnął, jakie miał marzenia. Ja pamiętam, że jeden był bardzo długi, bo tam mnóstwo marzeń. Ciekawe, czy się które z nich już spełniło. Więc patrzymy na Matkę Bożą i kierujemy do niej naszą modlitwę. Kyrie eleison. Chrystus, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panna nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmniejsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Osławiona, Panno Bożna, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolicą Mądrości, przyczyną naszej radości,
przybytku chwalebny, przybytku sławnej pobożności, Różu Duchowna, Wieżu Dawidowa, Wieżu z Kości Słoniowej, Dolny Złoty, Arko Przymierza, Bramy Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pociechą Migrantów, Pocieszyciel Postrafionych, Spobożenie Biednych, Królowa Aniołów, Królowa Patriarchów, Królowa Proroków, Królowa Apostołów, Królowa Męczenników, Królowa Wyznawców, Królowa Dziewic, Królowa Wszystkich Świętych, Królowa Bez Nadzy Pierworodnej Poczęta, Królowa Niebowzięta, Królowa Różańca Świętego, Królowa Rodzin, Królowa Pokoju, Królowa Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nim, Święta Boża Rodzicielko. Módl się, Panie nasz Boże, dając Synom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawnicę Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i okaż wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy. W poznaniu i miłości Boga i Jego Syna.